Zanim ktokolwiek zdąży to przeczytać, mnie już nie będzie. Muszę jednak przekazać tę wiadomość jak największej liczbie osób. Świat zostanie zniszczony przez inwazję kosmitów. Większość populacji będzie zniszczona, a ci, którzy przetrwają, będą trzymani jako niewolnicy. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby to zatrzymać, ale musicie wiedzieć, że żadne pozaziemskie stworzenia nie będą brały udziału w inwazji. Jestem właścicielem prywatnej firmy ochroniarskiej, która chroni kilka najbogatszych elit na świecie. Tego poranka byłem świadkiem, jak 5 mężczyzn chroniło jednego klienta VIP, kiedy uczestniczył w posiedzeniu zarządu w Berlinie. Zabraliśmy go do pewnego budynku w centrum, a następnie odwieźliśmy na lotnisko. Niestety, mój klient zostawił w samochodzie pewną notatkę, kiedy wysiadał na lotnisku. Jej treść była następująca. Operacja Ulewa ma się rozpocząć w ciągu 24 godzin, czyli zgodnie z naszą symulacją, Rada zgodziła się na kontynuowanie operacji tak szybko, jak to możliwe. Wszyscy członkowie Rady są proszeni o przeniesienie się do przeznaczonych im bunkrów na okres 6 miesięcy. W ciągu pierwszego tygodnia spodkokształtne drony będą najeżdżać wszystkie ważne miasta oraz atakować ludzi. Symulacja szacuje liczbę ofiar śmiertelnych na 3 miliardy bezużytecznego bydła. Członkowie Rady mają wystarczające wpływy w mediach, aby mieć pewność, że tylko nasza narracja będzie widoczna. W ciągu pierwszego tygodnia najazdów nasi agenci w UN ogłoszą światu, że zawarli umowę z obcymi i wynegocjowali zawieszenie ognia. Nasi agenci w tym momencie podadzą nasze postulaty. Postulat pierwszy. Może istnieć tylko jeden światowy rząd. Postulat drugi. Praktykowanie wszelkiej religii będzie zakazane. Postulat trzeci. Całe jedzenie, schronienia i leki będą należały do rządu i będą przekazywane tylko tym, którzy okażą wcześniej wszczepiony chip. Postulat czwarty. Wszystkie formy waluty zostaną zniesione. Mieszkańcy muszą tylko okazać swój chip w ręce lub na czole, aby został zeskanowany w celu wykonania transakcji. Nasza symulacja szacuje, że w przybliżeniu 70% tych, którzy przetrwają, dostosuje się do nowych reguł. Większość z tych, którzy się nie dostosują, umrą z głodu lub zamarzną. Nasze drony i grupy uderzeniowe będą kontynuować eliminację reszty niepodporządkowanej ludzkości przez następne 6 miesięcy. Po tym czasie wszelkie symulacje pokazują, że bezpiecznym będzie ujawnienie się jako komitet nowego porządku świata. To koniec listu. Na początku myślałem, że to jakiś żart, ale kiedy wróciłem do mojego gabinetu, mój asystent powiedział mi, że nasz klient dzwonił i pytał się, czy znaleźliśmy notatkę w samochodzie. Zanim zdążyłem mu odpowiedzieć, usłyszałem strzały na dolnym korytarzu. Widzę na moim monitoringu, że wszyscy przebywający tam ochroniarze nie żyją. Moi pracownicy są najlepszymi ochroniarzami na świecie, najlepsi z najlepszych i wszyscy teraz nie żyją. Oddział uzbrojonych ludzi idzie w moim kierunku w pełnym wyposażeniu. Są ubrani w sprzęt, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Umrę w walce. Moja jedyna prośba jest taka, kiedy za kilka dni zobaczycie kosmitów w wiadomościach, ostrzeżcie tak wielu ludzi, ilu zdołacie. To nie są kosmici. Scenariusz Top Neighborhood 859. Tłumaczył Kacper Salasa. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.